Zajęcia plastyczne, gry, warsztaty, głośne czytanie książek, a także całodniowe wycieczki. Biblioteka w Raciborzu zaprasza na baśniowe lato. W lipcu i sierpniu, we wtorki i czwartki, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu już tradycyjnie zaprasza dzieci na akcję lato. Zajęcia odbywają się od 11 do 14. W tym roku tematem to jest baśniowe lato w bibliotece, w związku z tym każde zajęcie dotyczą innego kraju i baśni oraz kultury tego kraju. Również przewidujemy dwie wycieczki. Pierwsza będzie jeszcze w tym miesiącu do Fanzeum w Gliwicach, natomiast następna będzie w przyszłym miesiącu do Wiosek Świata w Krakowie. Na wycieczki można się zapisywać bezpośrednio w bibliotece. Są jeszcze wolne miejsca, o szczegóły i regulamin wyjazdu należy dopytywać organizatora. Biblioteka też organizuje akcję Lato w Powiecie. Są też różne spotkania w związku z tym. Będą prowadzone, ale dla dzieci właśnie z powiatu, z bibliotek powiatowych. Będą prowadzone spotkania z warsztatów 3D, drukowania w 3D. Będzie również organizowane w te wakacje spotkanie klubu ojca, potyczki rodzinne, jeszcze w tym miesiącu, 16 dokładnie lipca w sobotę. Dla dzieci zapisanych w bibliotekach poza Raciborzem zorganizowana zostanie również noc z Andersenem. Dla tych przynależących do raciborskich bibliotek taka akcja już została przeprowadzona. W związku z tym kolejna jej edycja w tym roku jest przygotowana dla dzieci z pozostałych miejscowości Raciborszczyzny. Dla nich również będzie zorganizowana wycieczka. Zapisy trwają. Na zajęcia, które organizowane są tutaj u nas, można się zapisać też tutaj u nas. Natomiast na te powiatowe można w bibliotekach powiatowych, bo to jest dla tych dzieci przewidziane, albo no, można do nas tutaj się zadzwonić i dowiedzieć więcej przez internet. No, czy można jakby zgłosić chęć udziału, ale zapisać się trzeba osobiście, wypełnić kartę zgłoszeniową. Natomiast wszystkie informacje są również dostępne na naszej stronie internetowej i tam ewentualnie też wszystko można sobie ściągnąć, kartę zgłoszenia i wypełnić. W Raciborzu zajęcia odbywają się w budynku głównym biblioteki przy ulicy Kasprowicza 12.